Dzień dobry moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu White Hills Resort w sieci Sunrise. A miałem możliwość tutaj mieszkać ponad tydzień. Dzięki, słuchajcie, moim partnerowi w biurze podróży Annex Poland. Był tu wspaniały workshop, widzieliśmy tutaj Sharm el Sheikh, okolice, mieliśmy rejsiki, różnego rodzaju fajne imprezy, dużą konferencję międzynarodową, bo tutaj ponad 750 osób z 5 krajów. Kochani, ale żeby nie przedłużać, to zapraszam Was na taki mały spacer, vlog po hotelu. Idziemy do przodu, pa! Macie, fajną sprawą jest na dzień dobry soczek, słuchajcie, strawberry, mango. Słuchajcie, tutaj mamy, kochani, recepcję. O! Taka ciekawostka, słuchajcie, obok hotelu mojego jest również hotel Meraki, też sieci Sunrise'a, też zobaczycie z niego krótki spacer. Także fajnie, bo jak macie znajomych, na przykład, co chcą jechać do White'a, drudzy do Meraki, możecie na tej samej plaży się spotkać, zresztą wam później to udowodnię. Słuchajcie, no idziemy do przodu sobie, proszę, otwierają się nam tutaj drzwi. Słuchajcie, oczywiście ta biel nas tutaj pięknie pobija. I teraz tak. To będzie fajnie, tu jest taki ten główny taras. Słuchajcie, tu są obok też a la carte, restauracje a la carte. Tutaj się imprezy odbywają, różne przebitki Wam pokażę. I to będzie fajne ujęcie, ponieważ tak. Widzicie, budynki tak dookoła się tutaj olo obróci. Proszę, tu mamy też takie główne budynki, można powiedzieć główne. Główna basel, gdzie tu były imprezy. I prosto, słuchajcie, idziemy, jest droga, taka promenada ładna nad morze, jest basen główny Sea View i później schodzimy sobie na dół. Także taka główna część jest bardzo płaska, nie jest męcząca. Druga ma też windy i tak jak to w Szarmie tutaj bywa, większość hoteli jest tak troszeczkę na wzgórzach. Moi drodzy, co Wam powiem o Szarmie? No, Szarm się fajnie rozwija, zmienia się. Jest to mniej popularny kierunek, na przykład jak Hurghada czy teraz Marsalam w Polsce. Ale na pewno warto tu wrócić i są dobre pieniądze. Dobre pieniądze można kupić te hotele, także jak najbardziej warto tutaj też przyjechać. Wiadomo, że teraz Taba jest przymknięta. Akurat nie, słuchajcie, dzisiaj jest tam 20 listopada 2023 roku, więc tutaj wiele osób twierdzi, że jest niebezpiecznie. Ja uważam, że jest bezpiecznie, ponieważ większość samolotów do Dubaju, Zanzibaru, słuchajcie, Egiptu, Omanu lata teraz przez Egipt, więc tutaj akurat nie koło Synaju, więc to no, takie troszeczkę nieporozumienie. W mediach zawsze, słuchajcie, będę mówić, że jest coś niebezpiecznie, bo coś tam. Ale wiecie, jak to jest w mediach, słuchajcie. Media zazwyczaj nam mówią, że wszędzie jest źle, niebezpiecznie. A tak naprawdę to dla mnie najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie ciągle są polskie drogi. Idziemy do przodu. Moi drodzy, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ponieważ tego vloga robię na moim Osmo nowym 3. Nowy mikrofonik, nowe możliwości, jakość też. Także pokażę Wam teraz, słuchajcie, idziemy do głównej restauracji. Słuchajcie, o. Proszę, to te rybki, grille, pizze. Ja to bardzo właśnie lubiłam, te z kurczaka rzeczy, rybki i też kefte zgrillowane. Proszę, jakie pyszne. Słuchajcie, ja w restauracjach a la carte nie za bardzo lubię jeść, bo trzeba tam zawsze tracić czas, 2 godziny posiedzieć. Lubię ucztować to w tawernach. Dlatego ja głównie doceniam, słuchajcie, te główne restauracje i naprawdę no, byłem bardzo zadowolony. Dużo owoców. Słuchajcie, tak wygląda główna restauracja. Czy ja tu jadłem śniadania, słuchajcie, jadłem lunchyki i obiad, o kolację głównie jak byłem w hotelu. Oczywiście gratis, słuchajcie, woda, oryginalne butelkowane napoje, sprajty, cola. Także to wszystko, słuchajcie, oczywiście w cenie wolu. Tutaj mamy też Pan robi jakieś makarony, słuchajcie, na bieżąco. Proszę, tutaj fryteczki sobie lubiłam podjeść, ziemniaczki, chleb oczywiście, słuchajcie, zawsze jakaś dobra zupka była,
Proszę, kolejne ryby, słuchajcie, tutaj podawali kucharze rybka typu, słuchajcie, rosół. Proszę, tu w takich garkach gotowanych różne kurczaki, ziemniaczki. Tak naprawdę dużo smacznych rzeczy. I co? I myślę, że to Wam wystarczy, żeby pokazać Wam główną restaurację. Proszę, znowu napoje, co sobie dusza zapragnie. Ale Wam jeszcze pokażę, powiedzmy, nie wiem, co byście chcieli zobaczyć. Słodycze pewnie, tak? Już, kochani, pokazuję Wam słodycze. O, tak. Tak. O, i surweczki to klasyka, słuchajcie. Także tak to wygląda. Tutaj widzimy sobie głównym wyjściem. Bardzo ładnie klimatyczna ta główna restauracyjka. Serwisik, jak widzicie, super. O, proszę bardzo. Nie można nic narzekać. Mam nadzieję, że mi głos nie jest za głośno. Troszkę mi tu nieraz tak jeszcze pokazuje skala. Tak Wam obiecałem. Moje nowe urządzenie jest całkiem nowe. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba jakość. I co? Idziemy do przodu. Patrzcie, teraz tak, schodzimy na dół. Tu są te dwa baseniki, kochani. Tu są te dwa baseny. Tu są też oczywiście przy nich bary, jak widzicie, czynne. Słuchajcie, hotele są bożone moim zdaniem, tak jak widziałem, w 80-50% tu w Szarmie. Jakie narodowości tu słyszę? Słyszę, słuchajcie, Anglików, Włochów, Rosjan, nas, Czechów, także tak tutaj to wszystko wygląda. Przewracam kamerkę, bo fajne ujęcie Wam pokażę tutaj od strony, proszę, basenu. O. Proszę, jaki ładny basen. Tak, i pójdziemy zaraz sobie, słuchajcie, dalej. Jak słyszeliście, bardzo mili tutaj ludzie z obsługi, kelnerzy, barmani. Naprawdę atmosfera wakacyjna, wyluzowana. Jeszcze jedno ujęcie, słuchajcie, tutaj na tą część główną budyneczku. Słuchajcie, ja jak zwykle poszczegóły, słuchajcie, wysyłam Was do mnie na stronę internetową czy na kontakt. Tu przy vlogu nie staram się o takich mówić, jakichś takich detalach, bo czasami o nich po prostu nie pamiętam. Czasami się mogę pomylić, nie chciałbym jakichś bzdur tutaj Wam opowiadać. Po prostu moje vlogi, jak wiecie, są proste, fajne, dlatego że ogólnie pokazują taki spacer po hotelu. Najważniejsze rzeczy, żebyście się przekonali, że one są prawdziwe, instagramowe, nie sztuczne, żeby Wam pokazać, tak jak one tu są. Słuchajcie, dużo tu widzę rodzin z dziećmi, ale takich typowych atrakcji dzieci, słuchajcie, nie ma. Jest trochę animacji, jest trochę baseników, ale widzę, że te dzieci tu się dobrze z tymi rodzicami czują. Nie są to duże dzieci, są takie dzieci głównie do 5-7 lat, które nie potrzebują jakichś zjeżdżalni, jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, więc naprawdę też jak macie ochotę, to zapraszam Was do tego hotelu z dziećmi. I teraz tak, słuchajcie, i teraz idziemy sobie, powiedzmy, tą główną część zostawiamy z tyłu, czy te dwa baseny, główną restaurację, recepcję. Więc jak jesteście wygodni, to możecie tam sobie mieszkać. A tu wchodzimy w taką część, teraz Wam pokażę, gdzie ja mieszkałem po prawej stronie. I tutaj już się takie zaczynają pokoje z basenami. Takie troszeczkę bardziej, że tak powiem, może nie VIP-owskie, ale takie troszkę relaksacyjna część hotelu. Proszę, mamy kolejny bar. O. Tu Wam pokażę, zobaczcie, jak ładnie. Ja to sobie tak nazwałam taką częścią tutaj po lewej, właśnie idziemy do morza rekreacyjną. Proszę, serwis cały czas fajny jest. Słoneczko świeci. Słuchajcie, jest godzina u mnie między 14 a 15, bo kręcę tego vloga, więc słońce już jest nisko. Fajnie troszkę za chmurkami. Proszę bardzo, tu Wam pokażę, jak to wszystko fajnie wygląda. O. Dobra, tutaj jakąś foteczkę jeszcze zrobimy. O. I słuchajcie, i będziemy szli dalej do następnego ujęcia. Jeden z moich tutaj kumpli też potwierdza mi, że przy tym basenie zawsze sobie lubię wypoczywać.
Co ciekawego, mówi, zawsze tutaj kelner czy barman pamiętał jego imię. Także widzicie, nawet w dużych hotelach, w tych częściach kreacyjnych czy takich mniejszych, gdzie są te bary, jest mniej ludzi, zawsze zapamiętają, kim jesteś, jak masz na imię i chętnie z tobą porozmawiają. Kochani, widzicie, kamerka nowo oddalam, przybliżam, głos mam nadzieję, że dobry, idziemy dalej. Teraz słuchajcie, pokażę wam dalej tutaj tą promenadę. Pokażę wam jeszcze też część, jakbyście chcieli sobie zamówić takie pokoiki z basenami, jak to wygląda ten tu z boku. Tutaj jeszcze tak powracam wam kamerkę, żebyście zobaczyli sobie tutaj tą promenadkę. O, proszę bardzo. Super. I teraz tak, o. Tu, o, spotykamy Janusza z naszego zespołu, który z nami grał. Cześć. Chłopaki, jak Ola. Wy oceniacie tutaj w ogóle hotel i imprezkę? Coś nieprawdopodobnego. Czasami dobrze, czasami bardzo dobrze. Dzisiaj bardzo dobrze. A przy okazji na eventy reklamuję wam hotel, który się nazywa? Hotel. Boże, zespół. Nazywamy się Goście Cover Band, bierzcie tak, nas wszędzie. Powiedz coś więcej o sobie. Coś mam powiedzieć więcej o sobie, więc tak. Z kim gracie? Co robicie? Z kim gramy? To jest Maro, to jest Mara jest trendą. Zobaczcie, jaki on jest przystojny. A, to jest to ja. Mamy 12-osobowy skład i robimy rozpierdal na scenie. Zresztą Olo był świadkiem, on wam wszystko opowie. Zrobimy na tym vlogu przebitki i zapraszamy was do współpracy z nimi. Idziemy dalej. Rock and do zobaczenia. Roll. Rock and roll. Słuchajcie, jak widzicie, fajna ekipa tutaj była. Ludzie z całej Polski, kochani. Z Białorusi, z Litwy, z Ukrainy. Także naprawdę Annex Poland to duża grupa. Słuchajcie, biuro turystyczne, biuro podróży. No i teraz słuchajcie, to już nie będę tak... że tak powiem, mówił o wszystkim niczym, tylko zobaczcie, to są też te pokoje z tymi basenikami tutaj, o, tutaj też przyznam się szczerze, można było poimprezować u znajomych troszkę, popływać, słuchajcie, woda niesamowicie ciepła, większość tych basenów, słuchajcie, jest podgrzewanych, co też nie jest taką normalnością w Egipcie, więc jak lubicie ciepełko, to słuchajcie, no ja wam muszę powiedzieć, że teraz tutaj na chwilę na mnie dam, no bez czarowania, słuchajcie, tutaj naprawdę no, codziennie no, niby pokazywało 26, 28, 8 stopni, 30 temperatury, ale moim zdaniem no, 30, 31, słuchajcie, no, no po prostu no, cudowna pogoda. Więc jak listopad w Szarmie, to naprawdę bosko. Nie bać się jechać w listopadzie czy w grudniu do Egiptu, do Szarmu czy innych kierunków, typu Marsalam, typu Hurgada. Ale jeszcze raz wam teraz tą część pokażę tutaj, którą szliśmy przy promenadzie. Teraz będziemy po jednej stronie, będziemy po prawej, teraz po lewej. I słuchajcie, teraz Olo wam pokaże jeszcze jedną rzecz fajną. Olo wam pokaże, słuchajcie, tutaj. O, tak. Słuchajcie, a na końcu jest taki budyneczek. O, tam widać czerwony jakiś tam ręczniczek. To właśnie ja mieszkałam w tym budynku, na końcu ja mieszkałam sobie. Też miałam na parterze pokoik. Bardzo fajny. O, widzicie, tu sobie pani pływa. I słuchajcie, teraz tak, teraz bardzo ważna kwestia, ważne ujęcie, bo teraz wchodzimy jakby na ten główny środkowy basen, taki sea view i zobaczcie, co się dzieje. Jakie przepiękne widoki mamy, zobaczcie. Jeden z ulubionych, słuchajcie, basenów tutaj grupy, czyli spotykali też, imprezowali, zobaczcie. Tutaj to nazwałem właśnie Santorini Egiptu. Pociągnę wam tak troszeczkę to ujęcie duże, żebyście się tutaj mogli rozsmakować tych widoków. Proszę. Zaraz pojedę bliżej, żebyście sobie jeszcze zobaczyli. Teraz mam takie fajne, lekkie mleko. Słońce już tak troszeczkę ucieka. Olo też już nie jest taki wymęczony gorącem. Proszę. Dobra, uciekamy, słuchajcie, ze mną kamerką. Fajnie. I zobaczcie, tutaj wam pokażę jeszcze ten tutaj bar. Espresso bardzo dobre. Często też ci kelnerzy prosili, żeby sobie podejść barmani do stolika, przynosili. Także bardzo fajnie, wygodnie. O, i zaraz was jeszcze doprowadzę do przodu.
do następnego ujęcia. Kochani, przynajmniej w trzech miejscach tutaj można odebrać ręczniki plażowe, basenowe. O, tutaj zobaczcie, jaki fajny serwis. Hello, my friend. O, podpisujecie w zeszycie numerek pokoju i bierzecie i później ustawiacie. Także tutaj macie tawele, oczywiście ręczniczki. I słuchajcie, jeszcze Wam pokażę tutaj, o, od tej strony basen. Dobra, proszę. O, jeszcze Wam pokażę od tej strony. Widzicie tutaj hotelik. Tam, jak pamiętacie, Olo mieszkał i tutaj żeśmy daleko spotkali muzyków. Proszę. I oczywiście wychodzimy sobie fajnie tutaj, o, zobaczcie na ten słynny tutaj róg. Proszę. I jeszcze raz macie ten słynny basen Sea View. Cieplutka woda, słuchajcie, chyba 31-32 stopnie, więc jak nam troszkę chłodniej jest, to jest bosko. Dobrze, i pomału idziemy z Olem tam na dół, słuchajcie, i spotkamy się w następnym ujęciu. Kochani, to jest tak jakby kolejna część hotelu. Można by ją nazwać już przyplażowa. Tu są też pokoje takie ładne z basenami prywatnymi. Zobaczcie parę przebitek. O, widzicie, fajnie tutaj. Chodzimy też przepiękne widoki, ładne zachody słońca. I taka ciekawostka jeszcze. Ponieważ to jest już taka część bardziej dla dorosłych. Każdy sobie może przyjść. Tutaj jest nawet taki ala restauracyjka, gdzie się zamawia wcześniej jakiś lunch, śniadanie. Proszę bardzo, też to jest ładny basenik. Bardzo fajną rzeczą jest też, słuchajcie, to, że tu jest jacuzzi. Też można z tego korzystać. Oczywiście wszystkiego bezpłatnie, proszę. O. Le Posz, tak? Słuchajcie, o, to jest ta restauracyjka. Zobaczcie sobie, jak ładnie. O, jeszcze jedną fotkę zrobię. Dobra. O. I tak, Olo jeszcze Wam pokażę teraz tak od tutaj od południa, dobra. Jak wygląda, proszę, jeszcze ta część taka dla dorosłych, taka troszeczkę VIP. Proszę. Mamy teraz fajny czas na tego vloga, bo już nie jest tak gorąco, jest koło 15. Słońce już tutaj w Egipcie o 5 już, można powiedzieć, już go nie ma. Dlatego fajnym patentem jest w Egipcie to, żeby chodzić wcześniej spać i słuchajcie, i rano wstawać. Już o 7-8 jest przyjemnie, jasno. Zobaczcie, jakie przepiękne widoki. Czyli mamy Sharm el-Sheikh, to taki Santorini Egiptu. Proszę, proszę, jak ładnie. Tutaj, słuchajcie, Olo jeszcze Wam zrobi takie 360. Proszę, o, takie 360, jak tu wygląda ta część hotelu. I teraz tak, tu jeszcze taka sobie, o, powiedzmy, dwójeczka leży i takie widoki ma, zobaczcie, o. Zobaczcie te przepiękne baseny, bukienwilie. Pamiętacie, jesteśmy w hotelu White Hills Resort, sieci Sunrise. O, a tutaj jak macie ochotę na drineczka czy piwko, proszę. To taką atmosferkę spotkacie. Tu zazwyczaj taka chilloutowa muzyczka gra, coś takiego jak w sieciach Sentido, czyli taki relaks, siga, siga. Proszę. Ciężko mi opuszczać, słuchajcie, te ujęcia, bo naprawdę są przepiękne. Podobno też jestem trochę romantykiem, więc słuchajcie, tą część Wam też pokazuję, bo naprawdę mi się bardzo podobała. No ale nic, nie chcę już Was jak gdyby zanudzać.
Idziemy już typowo na plażę. Pokażę jeszcze plażę. I z plaży, oczywiście plaża tu jest piaszczysta, ale zejścia są, słuchajcie, typowo na rafę z mola, także o tym wam pamiętajcie i ten, słuchajcie, a teraz zobaczcie, spotkałem się z wokalistą słynnego zespołu, który się nazywa... Gosi Cover Band. Brawo, a jak tobie się, moja droga, podobała tutaj ta eskapada i ten hotel? Bardzo piękne miejsce, po prostu nawet trochę za gorąco, nie, że wspaniała pogoda, piękne widoki, jestem zachwycona. Wracamy tu? Wracamy na pewno, ja tutaj będę sprowadzać dużo. To dziękuję ci. Kończę vloga, gdzie na plaży, bo plaża też bardzo ładna, nie? Na plaży? Tak. Tamtędy w dół i do końca w prawo i tam można sobie zamoczyć stópki, bardzo proszę. Albo w lewo jeszcze jest taki fajny, nie wiem jak to się nazywa. Molo, mini molo. Czy to by się molo podobało? Nie, wszystko mi się to podobało, po prostu nie mam zarzutów. Dobrze. I pretensji, jest bardzo fajnie. Pamiętajcie, bierzcie ich na eventy i na imprezy urodzinowe, tak? Tak. A nawet wesela. Straciłam głos, tak się stresuję teraz. Nie ma sprawy, ja też dzisiaj mam ciężki głos, ale idziemy do przodu. Pa, dziękujemy ci, do zobaczenia, pa. Słuchajcie, widzicie, ale... Słuchajcie, spotykam ciągle kogoś znajomego. Też komentarze są fajne innych, nie tylko moje. Kochania, to jest ważny moment, ponieważ tak, za nami jest cały hotel, a przed nami, zaraz wam kamerkę przełożę, jest główne zejście na dół, takie bez wind. Proszę, wygodne schodki. Słuchajcie, da się to przeżyć. Naprawdę i idziemy tym głównym sobie zejściem na plażę. Oczywiście zawsze możecie do mnie zadzwonić, napisać, słuchajcie, kupić wakacje przede wszystkim. Będę wam wdzięczny, bo z tego żyję. Oj, tak fajnie. Także, kochani, idziemy jeszcze na plażyczkę. Tu akurat nie jest fajnie, bo plaża wspólna dla hotelu Meraki, słuchajcie, i dla hotelu mojego Sri White'a. O, proszę, tak wam obiecałem, jest elegancko, słuchajcie, plażyczka. I co, pierwszą pokażę tutaj, o, tutaj jak widzicie są programy animacyjne, które są. Proszę, hello my friend, tu znowu ręczniczki można wziąć. Słuchajcie, tutaj naprost jest a la restauracja karta hotelu mojego White Hills. Tutaj, słuchajcie, o górach hotelu, którędy schodziłem, proszę bardzo. Zrobię wam przybliżonko. Tak, te schody się wydają takie trudne, ale słuchajcie, nie jest tak źle. Tu też jest przystanek, podbusiki, także wierzcie, w ogóle nie jest to męczące. I teraz taka fajna rzecz, bo tak, oczywiście toalety tu są na dole, po jednej, po drugiej stronie. I też bardzo fajną rzeczą, słuchajcie, którą ja tutaj spróbowałam raz czy dwa razy, to był taki lunchik na plaży. Jest aplikacja, wybrałam sobie na przykład tam kurczaka z frytkami. Super sprawa. Nie musiałam iść na górę do restauracji. Kochani, to już jedne z ostatnich ujęć. Jeszcze raz zrobię 360 wam tutaj na plaży. Ale restauracja La Carta, hotel White Hills Resort. Chodźcie, teraz idziemy na molo. Taką ciekawostkę pokażę, ponieważ tutaj już obok, zobaczcie, jest też plaża wspólna nasza z Meraki. Tu jest taki też ładny, z typu boho, bar hotelu Meraki. O, zahaczę wam. I słuchajcie, i tak to wygląda. Hello my friend. Można powiedzieć, że już tego vloga skończę, słuchajcie, na części plażowej. Słuchajcie, z hotelu Meraki tu na górę wchodzimy, jest, też wam zrobimy parę przybitek, filmik, taki spacer po hotelu Meraki, a teraz idziemy na molo, molo z hotelu Meraki, ponieważ tu będę miał fajne, słuchajcie, ujęcie, żeby pokazać wam całość hotelu mojego White i Meraki i pożegnać się z wami w tym odcinku vloga. Zobaczcie, jakie za mną piękne widoki. Jeszcze raz tutaj, olo, zrobię takie 360, czyli tu mamy, słuchajcie, kolejne molo, słuchajcie, którego możecie korzystać, będąc w hotelu White i Meraki. O, tu ładnie wodę widać.
I słuchajcie, tutaj jeszcze kochani, o, zrobimy takie ujęcie, proszę, o, widzicie, tu jest, patrząc się, to po prawej stronie jest hotel White, a słuchajcie, a tutaj po lewej hotel Meraki, czyli to zejście mamy z hotelu Meraki, a tamte zejścia z hotelu White. I tu jeszcze jest molo, o, proszę, zrobić zbliżenie, molo typowe z hotelu White. Kochani, podobno wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ja Wam również dziękuję za oglądanie ze mną tego vloga, za to, że rezerwujecie u mnie wakacje. Mam listopad 2023 roku, także jeszcze raz Wam dziękuję za ten sezon. Proszę Was o rezerwację na nowy sezon, na Sylwestra jeszcze mam miejsca dla Was w Egipcie, w innych kierunkach. Także trzymajcie się, nie dajcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia, Wasz fan Aleksandros. Pa!